Letni program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny już odcinek programu Rozmowy w Izbie u Starki. Jakby na to nie spojrzeć, spotykamy się już po raz kolejny w roku 2021. Za moimi plecami makieta przedstawiająca sołectwo Grabówka. My też znajdujemy się w sołectwie Grabówka, a w zasadzie we wnętrzu budynku wiejskiego Domu Kultury, gdzie znajduje się pomieszczenie stylizowane na izbę u Starki. Tam mam przyjemność usiąść przy stole i porozmawiać z gośćmi, których dzisiaj również nie będzie brakowało. Zapraszam! Marzy nim chopa jest baba mieć ta, co w nocy wszaje, nie buczy za dnia. Jak już jest obok i dobrze ci je, to ona wynokwiać chce. Godo ja myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Tej babie geltu, a już śmieje się, jedzie na shopping, bo promocja je. Choć w szranku kiecek ze 40 mo, to oblic się nimo w co. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Tako natura, ta płeć piękno mo, rozwielki larmo, a rozcichą szo. Choby ktoś padł, że z babą je źle, to żyć bez niej nie do się. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Godo ja, myśli nie, jak to pojąć, kto to wie, żaden hop za babą nigdy nie nadąży. Przed tym nie, już zaś ja, nim zrozumisz braknie dnia, duch na łopak całki żyć i myśleć trza. Duch na łopak całki żyć i myśleć trza. W
Zaproszenie do wspólnej rozmowy w Izbie Ustarki przyjął pan Eugeniusz Kura, radny powiatu raciborskiego, sołtys wsi Pogrzebień w gminie Kornowac, a w latach 2014-2018 przewodniczący Rady Gminy Kornowac. Witam serdecznie. Witam pana, witam szanownych państwa. Panie Eugeniuszu, zatrzymajmy się przez moment na sołectwie, którego jest pan sołtysem. Sołectwo Pogrzebień. Zapytam wpierw lokalizacyjnie, gdzie odnaleźć na mapie to sołectwo i ilu liczy mieszkańców? Powiem tak, jest to sołectwo, które jest widoczne z każdej strony ze względu na swoje usytuowanie, bo z każdej strony do tego sołectwa trzeba jechać pod górę. Mieści się między trzema naszymi bliskimi miastami, najbliżej Racibórz, Wodzisław, Rybnik. Także z naszego miejsca, z naszego sołectwa widzimy Beskidy, widzimy Sudety, widzimy Górę Świętej Anny. Także naprawdę widoki są przepiękne. Jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, to ona waha się około 1300. Czyli oceniając gdzieś tam w strukturach gminy, duża miejscowość, duże sołectwo? Jest to największa miejscowość w naszej gminie. Najwyższa. Najlepsza, najwspanialsza, jak Państwo słyszeliście. W ogóle najprościej do niej dotrzeć. To sołectwo Pogrzebień, o którym mamy okazję dzisiaj rozmawiać. Nie każda miejscowość może poszczycić się tym, że posiada jakieś wartości historyczne, miejsca, które warto odwiedzić, a Pogrzebień, no proszę, sporo tego. Naprawdę w Pogrzebieniu, chociaż ta miejscowość jest w skali kraju nie za duża, jednak no, posiada swoje atrakcje, może nie atrakcje, swoją historię, która jest bardzo ciekawa, bo pierwsza wzmianka o naszej miejscowości to rok 1256, który jest niepotwierdzony, ale już taką oficjalną, to jest rok 1258, także jest to jedna ze starszych miejscowości w naszym rejonie i myślę, że gród Gołężyców tutaj, no, mieszkańcy jedni i drudzy mogli mieć jakieś powiązania, bo to jest oficjalna wersja, ale wiadomo, że przed tym już też tutaj musieli przebywać ludzie na tym terenie. Czyli rys historyczny sołectwa Pogrzebień bardzo bogaty, jeżeli chodzi o historię. A te miejsca, które warto odwiedzić, bo gdybyśmy się chcieli wybrać na przykład z kamerą, to na co warto zwrócić uwagę? To zapraszam zwiedzić wspaniały nasz pałac. Obecnie mieszczą się tam siostry salezjanki. Jest to pałac, który kiedyś był dworem. Po spaleniu został odbudowany i teraz w tej formie jest do dnia dzisiejszego. Ciekawe jest to, że to w tym pałacu Eichendorff znalazł swoją przyszłą żonę Luizę von Larisch. Mieli bardzo ładnie i proszę i zapraszam potwierdzić moje słowa, które teraz powiem. Po prostu widzieli się co dnia z dachów swoich pałaców, czy z Łubowic, czy z Pogrzebienia, bo w linii prostej jest to naprawdę bardzo dobra widoczność. No i wiedzieli, jak rozegrać wszystko ze swoimi rodzicami, żeby móc się zbliżyć. Do dzisiaj przy klasztorze stoi potężny jesion, który pamięta te czasy. On teraz już no, jest w swoich latach dosyć podniszczony. Jednak no, nie można jeszcze na tą chwilę znaleźć środków finansowych, aby go zabezpieczyć. Drodzy Państwo, z pewnością też to zauważyliście. Pan Eugeniusz tak barwnie opowiada o sołectwie, o historii związanej z pogrzebieniem, że ja zastanawiam się, czy przypadkiem nie będzie tak, że kiedy po raz kolejny się spotkamy, to tych funkcji, które już wymieniłem, będzie znacznie więcej. Będzie jeszcze na przykład przewodnik po pogrzebieniu. Tego oczywiście Państwu bym życzył, bo z takich ust od takiego mieszkańca pogrzebienia usłyszeć całą tę historię, to bez wątpienia wielka frajda. Kościół. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Pogrzebieniu to z oczywistych względów źródło spotkań wszystkich mieszkańców. Lecz to, co jest koło kościoła, to, co powstało w 2001 roku, oratorium młodzieżowe, jest to miejsce, które spala tych młodych, tych starych i to na imprezach tych, które sołectwo starało się organizować, czy też dożynki
gminne czy powiatowe. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą uprawiać sport, mogą w środku pracować na komputerach, uczyć się. Kiedyś była tam modelarnia samolotów. Teraz, no wiadomo, z tych względów, które przed chwilą też powiedziałem, no jest to jakby wszystko w oczekiwaniu, bo naprawdę wszyscy młodzi czekają na ten moment, gdy będzie otworzone to okno, gdy będą mogli wyjść na zewnątrz i ta energia, która w nich siedzi, będzie mogła znaleźć... Być rozładowana, tak, właśnie tak. Właśnie ta. Osoby, które śledzą nasze podróże z kamerą, często pytają o infrastrukturę, szczególnie ścieżek rowerowych. Czy ścieżki rowerowe przebiegają przez sołectwo Pogrzebień? Ja myślę, że to jest dosyć duży plus naszego terenu, bo sołectwo Pogrzebień, jak i cała gmina Kornowac, ma dobrą infrastrukturę ścieżek rowerowych. Teraz przy remoncie drogi wojewódzkiej 935 będzie istniała taka możliwość, że z Raciborza bezpośrednio w kierunku Rybnika, Wodzisławia można będzie się poruszać bezpiecznie ścieżką rowerową, która również oczywiście włączy się w infrastrukturę ścieżek na terenie naszej gminy. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to cyklistów w Waszej gminie, w gminie Kornowac, której cząstką jest miejscowość Pogrzebień, jest sporo i to chyba też wcale nie przypadkiem, bo cyklicznie pojawiają się tam różnego rodzaju rajdy. Tak, no tak żeśmy przed chwilą sobie powiedzieli, teraz jest to jakby w zaniku, ale teren, który jest w naszej gminie, był terenem treningowym dla kadry polskich kolarzy. Oni ćwiczyli po tych wszystkich zakrętach na Kolonii Kornowackiej, tutaj, gdy podjeżdżamy od strony Lubomii w stronę Pogrzebienia, bo to są górki, które no, można porównać do tych górek, które są w Tour de France czy Giro Italia. Także... Panie Eugeniuszu, tak szczerze, to ja złego samochodu nie mam, tak mi się wydaje, ale kiedy podążam na przykład z domu w kierunku Pogrzebienia, no to ten samochód ma co robić, wdrapując się pod te górki, a Pan chce mnie zachęcić, żeby tam pojechać na rowerze? Tak, bo to jest najlepsza zachęta, bo to, że trudno się podjeżdża, to podjeżdża się z wielkimi emocjami, a gdy obejrzy się te wspaniałe widoki w naszym sołectwie, odwiedzi się te wspaniałe miejsca, które u nas są, to później bardzo łatwo z tymi myślami się zjeżdża, nie ponosząc już wysiłku swojego organizmu, bo jakby z górki jedzie się do swojego miejsca. I znacznie prościej. Ale jeszcze dodajmy, że jako miejscowość możecie się poszczycić budowlą, która stoi od niedawna i jest nawet wieczorem oświetlona. To wieża widokowa, z której widok jest wspaniały. Więc wieża widokowa, która znajduje się na terenie naszego sołectwa, było to od dawna zamierzenie Rady Sołeckiej, ale no nie mogło dojść do skutku, wiadomo z jakich względów, no względy finansowe. Przy wielkim zaangażowaniu wójta udało się kilka lat temu otworzyć punkt widokowy, a dwa lata temu otworzyć wieżę widokową, z której naprawdę są wspaniałe widoki. To, co mówiłem na początku, oglądać można Sudety, oglądać można Beskid Śląski. Zdarza się, że można widzieć pradziada. Także naprawdę miejsce i usytuowanie jest tak piękne, że przyciąga nawet młode pary, które robią zdjęcia sobie na pamiątkę tego, że były w tak pięknym miejscu i to może ich prowadzić w życiu w tym kierunku, żeby nie mieć przeszkód, bo naprawdę z tej wieży nie ma przeszkód, żeby zobaczyć wszystko, co jest piękne. Proszę, jak ładnie powiedziane. Jako radny powiatu raciborskiego, tak sobie wyobrażam, że chyba najbardziej właściwa osoba, aby zapytać, jak gmina Kornowac wypada na tle innych gmin w powiecie raciborskim pod względem integracji mieszkańców, organizacji imprez. Ja myślę, że to jest temat prosty, aczkolwiek bardzo trudny. Zawsze było tak, można było powiedzieć, że to, co jest małe, jest piękne. Tak, tylko żeby to małe było piękne, to musi być to zaangażowanie, musi być ta możliwość sprzedania się na zewnątrz. Myślę, że
na terenie naszej gminy istnieje wiele takich imprez, a na terenie naszego sołectwa również, które przyciągają mieszkańców powiatu raciborskiego. Mogę tu wspomnieć o procesji ku czci świętego Floriana, która odbywa się co roku 4 maja, bez względu na pogodę, bez względu na dzień, zawsze 4 maja. I również muszę wspomnieć tutaj o odpuście ku czci świętego Krzysztofa. Był to odpust, który był pierwszym odpustem tego typu na Śląsku. On w 1960 roku po raz pierwszy udało się zorganizować. Był to jego początek, później był zastój. Za czasów mojej kadencji z osobami, z którymi współpracujemy, to znaczy z organizacjami, które działają na terenie sołectwa, głównie KGW, OSP, bo nie ma możliwości sołtys takich, żeby sam mógł cokolwiek zrobić. Musi być ta współpraca. Ja myślę, że przez te bardzo dużo lat już, jak jestem sołtysem, ta współpraca zawsze była dla mnie oczkiem i powodowała to, że w sołectwie wszelkiego rodzaju imprezy mogły odbywać się w szerszym zakresie. Bo każdy swoją cząstkę dołożył i wychodziły z tego piękne imprezy. Czyli na integrację tego lokalnego społeczeństwa, mieszkańców sołectwa Pogrzebień nie może pan narzekać? Nie mogę narzekać, tym bardziej, że w czasie trwania tego odpustu ku czci świętego Krzysztofa co roku jest oddawana krew. Przyjeżdża ambulatorium, no i ludzie mają możliwość oddania krwi, ratując życie wielu, wielu innym poszkodowanym, czy to w wypadkach, czy w innych sytuacjach losowych. No, było 26 w zeszłym roku, jak się nie mylę, i w tym roku, chociaż była pandemia po wszystkich tych badaniach, no też było kilkunastu, którzy tą krew oddali, ratując życie drugiemu człowiekowi. Panie Eugeniuszu, dziękuję za rozmowę. Zanim jednak udamy się z kamerą do pogrzebienia, chciałbym wraz z panem zaprosić tych, którzy oglądają ten program, aby część kadrów z pogrzebienia mieli okazję zobaczyć, oglądając jeden z moich teledysków, Kolorowy Świat, w całości zrealizowany w gminie Kornowac. Kroczy przez życie drogą, którą wyznaczył dla siebie sam. Znaleźć na niej nietrudno ścieżki złe, które radością nie dają szans, a my wspólnie wyruszymy, wspólnie zdobędziemy nasz cudowny życia szlak. Razem ty i ja, do szczęścia nam potrzeba nas. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Bo tylko ten nasz świat wciąż jest kolorowy, tylko nasz. To jest prawdziwy skarb, można dzielić go na dwa. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Kroczysz trasą życia krętych dróg, sobie chciałbyś wyznaczyć cel. Znajdziesz na życia ścieżkach szlaki złe, choć prostsze są, omijaj je wciąż, a my wspólnie wyruszymy, wspólnie zdobędziemy nasz cudowny życia szlak. Razem ty i ja, do szczęścia nam potrzeba nas. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Bo tylko ten nasz świat
wciąż jest kolorowy, tylko nasz. To jest prawdziwy skarb, można dzielić go na dwa. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Zdobędziemy nasz cudowny życia szlak. Razem ty i ja, do szczęścia nam potrzeba nas. Wspólnie odkryjemy, wspólnie odnajdziemy to, co najwspanialsze jest. Razem ty i ja, tak życie trwa. Razem ty i ja, tak życie trwa. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj w Izbie Ustarki był pan Eugeniusz Kura. Dziękuję bardzo serdecznie za poświęcony czas i za te barwne opowieści o pogrzebieniu, do którego myślę, że za pana namową udajemy się z kamerą. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja również bardzo dziękuję i zapraszam. Zapraszam, bo naprawdę jest co podziwiać. Pogrzebień. To wieś w Polsce położona w województwie śląskim w powiecie raciborskim w gminie Kornowac. Miejscowość położona wysoko nad doliną Odry, dochodzącą w niektórych miejscach do 100 metrów, sprawia wrażenie punktu widokowego o malowniczym położeniu. W miejscowości znajduje się wiele zabytków, które warto zwiedzić. Wśród nich pałac w Pogrzebieniu, który należał do rodziny Laryszów, a w 1882 roku Arthur von Bildon zakupił ten obiekt dla swojego jedynego syna. W latach 1885-1887 przebudowa nadała mu cechy pałacu i został wyposażony m.in. w cenne marmurowe schody. W 1930 roku posiadłość przejął zakon Salezjanów. W latach II wojny światowej w pałacu krótko utworzono obóz przejściowy dla reemigrantów niemieckich. Następnie utworzono obóz dla ludności polskiej, który z kolei stał się obozem dla dzieci, tak zwany Kinderlager. Obecnie w pałacu jest klasztor sióstr salezjanek, które nabyły go w 1946 roku. Kolejnym obiektem wartym uwagi jest kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja, wybudowany w 1851 roku w stylu neoromańskim, ale prawdopodobnie swoimi początkami sięga XIV wieku. Przebudowany w latach 1955-1960. Przed wejściem znajduje się sarkofag ze zwłokami służebniczki Bożej Laury Meozzi. Odwiedzając Pogrzebień warto zwrócić uwagę na kapliczkę, zbudowaną w 1930 roku na planie sześciokąta foremnego. Jest drewniana i polichromowana. Drzwi i okna są zamknięte ostrołukowo i przeszklone. Dach jest sześciopołaciowy, dzwonowy, podbity blachą i zwieńczony kulą z krzyżem. Wewnątrz znajduje się polichromowana rzeźba świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku oraz tabliczka erekcyjna dawnego fundatora kapliczki, halacza z XVIII wieku. Wspomniane wcześniej ukształtowanie terenu sołectwa Pogrzebień było inspiracją dla włodarzy gminy z wójtem Grzegorzem Niestrojem na czele do budowy platformy widokowej, obok której powstała oświetlona wieża widokowa, z której z kolei widać panoramę Doliny Odry z pocysterskimi stawami Wielikąt na tle wyłaniającego się Beskidu Śląskiego i Śląsko-Morawskiego z Łysą Górą, a po drugiej stronie Góry Opawskie. Wizyta z kamerą w sołectwie Pogrzebień dostarczyła nam wielu pozytywnych wrażeń. Takich samych odczuć życzymy wszystkim, którzy zechcą odwiedzić to urokliwe miejsce ulokowane na mapie Śląska. Partnerem programu jest Radio Bercik. Najlepsze radio w sieci www.radiobercik.eu.
21 stycznia i 22 stycznia to te daty, które warto zapamiętać. Wtedy babcia i dziadek obchodzą swoje święto. Szczęśliwi ci, którzy mogą udać się do babci, dziadka i złożyć im osobiście życzenia. Ciekaw jestem jednak, co u naszej starki w izbie. Pozwólcie, że za moment was zaproszę, a w moich dłoniach kartka żywnościowa, którą zostawił nasz gość, który już opuścił izbę u starki. Datowana na rok 1989. I to ponoć była pierwsza kartka, którą dysponował jako sołtys sołectwa pogrzebień. Och, jak fajnie mi się tu siedzi, tak fajnie, cieplutko, ogień se tu góry. A jose tak hekluja jak babcia. Bo wiecie, jak to prawią, tata wie dużo, mama wie więcej, ale babcia wie najwięcej. A wiecie, że za niedługo mamy dzień babcie i dzień dziadka, czyli dzień starki i starzyka. Dopiero wiecie, jak człowiek przyjdzie do tego wieku, kiedy już je tą starką czy tym starzykiem, to se myśli, no teraz to je pięknie. Wiecie, jak tak pierwszy raz człowiek usłyszy od wnuka czy wnuczki, zależy co się tam pierwsze urodzi, a tak wołają, baba, baba. Wiecie, to jest taki uczucie, jak człowiek od swojego dziecka pierwszego słyszy pierwsze słowo mama. To jest taki chwytające, jakby to pięknie powiedzieć za serce. I wiecie, dobrze, że zrobili takie święto jak Dzień Babci i Dzień Dziadka. Bo no mnie ogromnie pięknie i przyjemnie, jak tak te wnuki przyjdą, wiecie, coś tam zawsze przyniosą. Starzykowi jaki piwo, a starce jako szekulada. I jak jeszcze człowiek mu zęby dobre, wiecie, to to pogryzie. A jak już zębów nie ma, no to się mamle. I taki to jest piękny dzień, wiecie, jak tak te wnuki przyjdą wszyscy do kupy se siedmymi, a mam ich już siedem. A ja się dziecko dziwiła, jak mój tata padł, wiesz, dziołcha, jak mnie się pierwszy synek urodził, to mi padł, wiesz, dziołcha, swoim dzieciom się ogromnie wesprzaje, ale wnukom jeszcze bardziej. A ja se tak pomyślała, no tato, cóż też to godocie, przeca najbardziej się swoim dzieciom przaje. Ale teraz, jak ich już je tą babcią, to wam powiem, że on miał rychtyk, recht. Bo wiecie, tak swoje dzieci mocie cały dzień i całą noc. A wnuki przyjdą, pobawią się, jak się nam zmiernie, bier se swoje dzieci i idź se. I jest spokój. Ale to już jest taką inkszą miłość do tych wnuków. I ogromnie też my się radujemy, jak te wnuki przyjdą, a nas tak uściskają, bo nam fest też przają. I roztomaj te rzeczy im opowiadamy, bo ostatnio tak z tym moim najmłodszym wnukiem dyskutowała, wiecie, ale wam powiem, on był zaszokowany, bo łoźm lód. I opowiadał mu, jako to kiedyś było o telefonach, że to żaden nie miał w domu, potem był taki na stolik, na drucie, a dopiero potem komórki. I wiecie, że on był w szoku, bo padło babcia, jako to, że mogą być takie telefony. Przecież to zaraz były komórki. I wiecie, tak my siedli z moim i my mu to tak opowiadali, jak to kiedyś wszystko było. I tak te dzieci przynajmniej od nas się czegoś dowiedzą. Bo jak to prawią, dziecko starzyk ze starką mają najwięcej czasu i najwięcej cierpliwości do tych wnuków. Ale za to nam też te wnuki odpłacają swoją miłością, swoim dobrym słowem i swoją pomocą, bo lata uciekają, nie wszystko już też człowiek se poradzi sam zrobić, a przyjdą, spytają się, babcia zrobić ci co, starzyku zrobić ci co? Wiecie, to jest ogromnie pięknie. A powiem wam też, wiecie, tak truskawica. Pyta się pani we szkole dzieci, czy umią naśladować jakieś zwierzęta? No i tam Maryjka się głosi, ja ją ja jako krowa robię. Francek się głosi, ja ją ja jako świnia robię. A tak Jasiu się głosi i pado, a wiecie, mój starzyk poradzi sowa naśladować. A ta pani godo, no toż wiesz Jasiu, to przykluć tego starzyka do szkoły, to on nam powie, jako ta sowa robi.
I ten Jasiu na drugi dzień przyszedł z tym starzykiem do szkoły. Siodce starzyk w ławce i pani się go pyta. No starzyku, powiedzcie nam, jako ta sowa robi. A starzyk nic. Podziwała się na Jasia. Go do drugi raz. Starzyku, powiedzcie nam, jako to ta sowa robi. Starzyk dalej nic. Dzieci się już zaczęły śmiać z tego Jasia, że przykludził starzyka, a starzyk nie wie. I ten Jasiu się znerwował i padł tak. Proszę panią Josię, mogę starzyka spytać? Ja, Jasiu, spytaj się. I ten Jasiu go do starzyku. A kiedy to tak ostatni raz było z babcią? A dziadek, ho, ho, ho! Wiecie, ten dzień babcie i dzień dziadka jest ogromny, piękny. I je to jedno raz do roku. Ale wiecie, wszystkie wnuki, pamiętajcie o swoich babciach, o swoich dziadkach. Nie zapominajcie. I wtedy, jak są młodsi, i wtedy, jak są starsi, jak wam umiem pomóc i jak wy umicie im na starość pomóc. Osoby, do których wraca jak ciężko je. Je to ktoś starszy, choć duchy młody. Kto to do ciebie, zastanów się. Ją na myśli kogoś ważnego. Pierw swe święto bez zima mo. Z tytką bombonów, z kwiotkiem do niego. Chętnie we styczniu bajtel gno. Bo u babci i u dziadka nigdy nie mierznie się. Bo to u nich przeca dobrze. Fest dobrze czujesz się. Jak przekroczysz próg ich domu, to kołocza czujesz wój. Nowne czasy widzisz zawsze, jak patrzysz na ich dom. Z babcią pogodą szło heklowaniu. Spytasz, jak kiedyś i żyło się. Ona pogodą o wychowaniu powie, że przyca nie było źle. Z dziadkiem na kole w rajza pojedziesz. Wskorze ci miejsca kierełom zmo. Albo przed chałpą se z nim posiedzisz. A on ci legend opowie sto. Ci i u dziadka nigdy nie mierznie się. Bo to u nich przeca dobrze. Fest dobrze czujesz się. Jak przekroczysz próg ich domu, to kołocza czujesz wój. Nowne czasy widzisz zawsze, jak patrzysz na ich dom. Że czujesz się, jak przekroczysz próg ich domu, to kołocza czujesz wój. Nowne czasy widzisz zawsze,
jak patrzysz na ich dom. Muzycznego akcentu z pewnością nie brakuje w naszym programie, a z ostatniego teledysku domyśliliście się, że moimi gośćmi będą Klaudia i Kasia Chwołka. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy Cię bardzo pięknie. Witamy Cię, Tunku, i witamy oczywiście wszystkich widzów. Drogie Panie, duet muzyczny. Nie zawsze jednak było tak, że byłyście razem. To jak to było? Wpierw była Kasia na scenie, potem Klaudia, czy na odwrót? Możecie zdradzić rąbka sekret? Powiem Ci, że no ja od zawsze śpiewała. Mama zresztą też, bo tam dziadek też śpiewał, lubiał śpiewać. Ale powiem Ci, że tak richtig swoja, taką pierwszą piosenkę to nagrała Hio. Ale też było tak, że mama miała w tym swój wielki udział, bo w studiu nagraniowym dogrywała mi drugi głos. Także tak naprawdę to była od samego początku i no, że na scenę ją wylazła z tą piosenką, a dopiero po 10 latach udało nam się mamę namówić, co by też wylazła na scenę. Czyli drodzy Państwo, mniejszą tremę w duecie Klaudia i Kasia Chwołka bez wątpienia ma Klaudia, no a z Kasią to trzeba było odrobinę poczekać, aby zaprosić ją na scenę. Jak się czułaś, Klaudia, pierwszy raz na scenie z mamą? No powiem Ci, że bardzo fajnie. Ja zawsze godam, że z kuli tego, że było się tak do kogo odezwać, wiesz, ktoś mógł podpowiedzieć słowa, no bo wiadomo, że jak się śpiewa na żywo, to czasem Kaś tam jakieś te słowa umkną i najśmieszniejsze jest to, że przeważnie w tych najbardziej znanych piosenkach, w tych najstarszych i w tych, co się najwięcej śpiewało. Także po tym zawsze jest między mną a mamą takie wielkie oczy, to ona już wie, albo ja już wiem, że coś jest nie tak. No i potem te podpowiadamy. Ja. Czyli te wielkie oczy na scenie też się pojawiają. Zdarzają. I one są oznaką tego, że teraz teraz musisz podpowiedzieć. Będzie to. Możecie pochwalić się bogatą dyskografią. Większość utworów, o ile nie wszystkie, zaśpiewane gwarą śląską, bo wy tą gwarą też godocie na co dzień. I ja cały czas godamy. Piosenki, tak jak godosz, w większości są po śląsku, chociaż no, zdarzają się też literackie. Na palcach jednej ręki chyba muszą policzyć te w języku literackim. Ale czyli są i takie, czyli jakoś tak, nie wiem, nie zamykacie się tylko i wyłącznie na ten Śląsk, na tych odbiorców tej śląskiej muzyki i tego śląskiego dialektu, języka, wręcz chciałoby się powiedzieć, którzy go rozumieją. Powiem Ci, że nie zamykamy się, nie, właśnie wręcz przeciwnie. Jak zajademy Kaś tam dali w Polska, to tam tym bardziej chcą jeszcze tego śląskiego. I po to w sumie nas zapraszają, bo nie zapraszają nas jako ten zespół, co śpiewo literacko i no właśnie jako ten taki śląski zespół. No i też z kuli tego godamy do nich normalnie po śląsku i zawsze na samym początku godamy im, że mają się nie gańbować, jak czegoś nie rozumią, to mają spokojnie przyjść, my wytłumaczymy, nie ma problemu. Także my staramy się zawsze godać po naszemu, po śląsku, przetłumaczyć jak cza, to też staramy się przetłumaczyć. Choć jak się zajedzie jakaś daleko, to się takich typowych richtig, typowych śląsk, no nie używo i no raczej się spolszczą, ale akcent i tak został. Ale oni i tak jak tam zajademy, to zawsze nam gadają, ale godajcie tak richtig, tak jak wy w doma godocie, nie? Ale to jest to tak... płaczem i godają, nie rozumiem. No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest tak, że oni chcą, żebyście mówiły tym dialektem, tą gwarą śląską, bo tak się zastanawiają, co te dziołchy do nas godają, czy to jest tak, że im się to podoba. Mówię to ze swojego podwórka, bo na przykład nasz młodszy syn, kiedy byliśmy z nim na konkursie gwary śląskiej, wyszedł z sali i mówię mu, Szymon, udało Ci się coś zrozumieć? A on tak zajrzał na mnie i mówi, nie bardzo. Także... Nie, wydaje nam się, że jak nas zapraszają, to chcą tego śląskiego, no bo jednak mają do wyboru dużo tych zespołów i dużo jest takich, co tu na śląsku śpiewają, ale raczej nie po śląsku i no w literackim języku, więc zdomi się, że jak nos chcą kaś tam, to chcą rychtyk tego śląskiego. I tych rychtyk autentycznych ślązoków. A nie chciałoby się powiedzieć werbusów. Z wielkim entuzjazmem nie ukrywam, że śledzę Wasze poczynania artystyczne i jak długo na scenie jako duet? No, jako duet od 2011 roku. To już spory kawał czasu. Także w tym roku to już jest 10 lat.
Drodzy Państwo, z 10-letnim stażem, to muszę zapytać, muszę zadać to pytanie. Czujecie się gwiazdami na śląskiej scenie muzycznej? No właśnie powiem Ci, że nie. My nigdy się nie czuły gwiazdami. My robimy to, co lubimy, sprawia nam to ogromną przyjemność i nigdy my się nie uważały jako takie gwiazdy, jako te takie lepsze od innych. I zawsze wychodzimy z tego założenia, że jak się to ludziom podoba i my to lubimy, to to jest sukces. A jak jeszcze dodatkowo jakieś korzyści z tego idzie mieć, to to już jest blank wielki sukces. Drodzy Państwo, Klaudia i Kasia, chwałka, ich pasja, muzyczna pasja, och, to jest prawdziwa petarda. Nie wyobrażam sobie Waszej imprezy bez ich udziału. Drodzy Państwo, nawet gdybyście nie zrozumieli do końca tej śląskiej gwary, to dziewczyny są w stanie to wszystko wytłumaczyć. Rozpoczynamy nowy rok. To już kolejny tydzień nowego roku. Miniony nie był zbyt bogaty wydarzenia, niestety, z wiadomych przyczyn. Czego życzyłybyście sobie w tym nowym 2021 roku? No myślę, że takim najważniejszym chyba do wszystkich, nie no do nos, do Ciebie i do was tam, co nas oglądacie, no to chyba najważniejsze to zdrowie, bo póki co troszeczkę szwankuje i troszeczkę przeszkadza w tym, co działo się właśnie w ubiegłym roku. Na pewno nam brakuje koncertów, tych spotkań z publicznością, tego wspólnego śpiewania, tej wspólnej zabawy, poznawania nowych ludzi, no tego bardzo brakuje. Tego kontaktu. Bo jednak był i przez Facebooka, i jakoś tam mailowo, SMS-owo. Także był tam ten kontakt, ale nie było takiego richtig, żeby się spotkać z kimś, kogo się nie widziało długi okres czasu. Tak samo między zespołami. Też się ma kontakt, ale jednak jak były te koncerty, to częściej się tam spotykało, z kimś przewijało na tych koncertach, zawsze szło zamienić tam jakieś słówko, pośmiać się, pogadać, także myślę, że chyba tego towarzystwa najbardziej brakowało, a myślę, że w tym roku wszystko to wróci, także zawsze będziemy mogli spotykać, razem bawić, razem śpiewać, tańcować, gadać i że będzie tak, jak było kiedyś. Drodzy Państwo, na dodatek tego jeszcze nie brakuje w dziewczynach optymizmu. Tego też życzyłbym każdemu, kto dzisiaj nas ogląda. W takim razie życzę Wam, żeby nie brakowało tych możliwości spotkania się z publicznością, która wręcz na Was czeka od dłuższego czasu. Chociaż tak szczerze, nie dajecie o sobie zapomnieć, bo przez cały czas jesteście obecne w mediach. Przez cały czas, no może nie bombardujecie, ale na miarę możliwości jesteście otwarte na kontakt z odbiorcami poprzez na przykład online transmisję. Dokładnie. I też wymyśliłem sobie, teraz już tego nie kontynuujemy, ale dalej idzie to pooglądać. W czasie tej pandemii, na początku właściwie, to wymyśliłem sobie czytanie bojek po śląsku dla dziecek. Także te wszystkie bojki, które my poczytały, są na naszym kanale na YouTubie, więc serdecznie zaproszamy. Dzieckom możecie puścić, ale nie inną dzieckom, bo i oczywiście dorośli też mogą posłuchać bojek, pra? Klaudia, a te czytanie bojek to był bardziej Twój pomysł, czy bardziej mamy? Bo tak sobie myślę, że mama być może nie czytała Ci za dużo bajek, kiedy byłaś mała, a teraz wyszła z inicjatywą, a niech poczyta te bajki, będzie opowiadała moim wnukom. No ja Ci powiem, że ja nie wiem, od kogo to był tak richtig pomysł. To było chyba tak... Ale bojki zawsze były obecne w naszym życiu, także... Bojki, śpiewanie, kolędowanie też i oczywiście. I tych książek z bojkami też u nas jest masa. No, także było w czym wybierać, nie było z tym problemu, zawsze się coś fajnego znudło. A jak było po polsku, to ja Ci powiem, że Klaudia tam się wzięła po leku za tłumaczenie też tych polskich bojek. Powiem Ci, że z tego miałam najwięcej radości. Którą bajkę tłumaczyłaś na gwarę śląską, pamiętasz? Znudło by ich się pora, także wszystkie... A to były takie krótkie w sumie takie opowiadania. To były takie na takie 4 minutki, nie? Za bardzo. Kiedy mówicie o tych bajkach, że one wypełniają Wasze życie, to widzę przed sobą jedno krzesło i cieszę się, że nie ma tutaj mojej żony. Ona też by powiedziała, że w naszym domu bajek nie brakuje, kiedy opowiadam jej różne historie. W takim razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten poświęcony czas, za wizytę u nas w izbie u Starki. Poczułyście taki stary klimat? Ja, powiem Ci, że ja. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Miło było tu gościć. No i powiem Ci, że i ten serwet taki fajny i tu za nami, no naprawdę, bardzo mi się podobał.
takim razie Klaudia i Kasia z uśmiechem na twarzy opowiadały o swoich cząstkach życiowych wojaży muzycznych. A teraz trzeba ich będzie przypilnować, żeby obrus został na właściwym miejscu i inne gadżety w izbie u Snarki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Ze starzykiem se godają. Czy te wnuki dzisiaj o nas pamiętają? Czy oni jeszcze wiedzą, kaj my mieszkomy, czy nie pomylą im się domy? Bo dzisiaj przeca święto mumy i na nasze wnuki od rana czekamy. Zista starka już wczoraj upiekła i czysty fortuch se już oblikła. Na stoł już talerze położyła i dobry obiad wszystkim naważyła. Bo jak wnuki przyjadą, to poczęstuje ich śląską roladą z kluskami i modrym szałotym, a zista z kawą do im po tym. Starzyk się zaś naparfinował, bo bycie się z wnuczką całował. Oblik se westa i czysto koszula i padł. Teraz to się młodo czuja. Tak się to oba rychtowali i na swoje kochane wnuki czekali. Tak wszyscy, co starzyków mocie, chyba u nich pamiętocie. Dzisiaj do nich lećcie gipko, starzykowi kupcie dobre piwko, a starce jako szumno szekulada, to bydą oba mieć uciecha nie lada.
a starka po szekuladzie gibis umyje, a starzyk se ze szmakiem piwko wypije. Długo was za to będą wspominali, żeście w tym dniu o nich nie zapominali. Dzisiejszy odcinek dobiega końca. Było mi niezmiernie miło gościć z programem Rozmowy w Izbie u Starki w Waszych domach. Myślę, że tematy, które mieliśmy okazję podejmować podczas programu, zainteresowały Was na tyle, że z utęsknieniem będziecie czekali na kolejny odcinek naszego programu. Ja, wykorzystując ten moment, że świętujemy święto babci i dziadka, chciałem złożyć wszystkim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrówka, uśmiechu na twarzy, optymizmu i zadowolenia ze swoich wnucząt.